Panie prezesie, jest pan stałym bywalcem gali futbolowej Asy Beskidów, która podsumowuje sezon w lidze okręgowej, ale też w futbolu w naszym regionie. Jak ta inicjatywa panu się podoba? No powiem, że bardzo mi się podoba, że w końcu, prawda, trochę więcej możemy mówić o piłce nożnej, że możemy się spotkać na takiej gali, wymienić wiele różnych spraw z działaczami klubów sportowych. I uważam, że to też jest mobilizacja w pewnym sensie do dodatkowej takiej pracy, gdyż można również dostać piękne nagrody dla najlepszych. Dlatego właśnie myślę, że należy ten trend podtrzymać w dalszym ciągu. Dzięki Państwu, bo Wy byliście głównymi inicjatorami, prawda, tej gali sportowa Asy Beskidów. Jak to było z pasjonatem Dankowice? Ten mecz z Beskidem Skoczów będzie się Wam śnił po nocach, bo z jednej strony pojawiają się też głosy, że pasjonat wcale do tej czwartej ligi się nie pchał. No, powiem szczerze tak, że my jesteśmy bardzo małym środowiskiem i swój głęboki taki odcisk futbolu już zrobiliśmy w latach 90. i początkiem lat nowego wieku, już 21. No bo w końcu pasjonat grał 12 lat w czwartej lidze i w trzeciej lidze. I my jako działacze naszego klubu sportowego zdajemy sobie sprawę, ile to wymaga trudu, wyrzeczeń i poszukiwania sponsorów i pieniędzy. A w tak małym środowisku jak u nas w Dankowicach, no niestety nie ma takiej możliwości. Dlatego gratuluję też w tym roku Beskidowi Skoczów, że uzyskał ten awans, ale oni mają o wiele większe możliwości finansowe i myślę, że spokojnie w czwartej lidze sobie poradzą. Natomiast wracając do Skoczowa, to jeszcze powiem tak, że Skoczów akurat w tym sezonie nam kompletnie nie leżał, bo odebrał nam 6 punktów w bezpośredniej konfrontacji. Natomiast juniorzy ze Skoczowa też odebrali z kolei awans naszym juniorom do meczów barażowych w walce o Śląską Ligę Juniorów, gdyż w ostatnim meczu przegraliśmy w Skoczowie 0-2 i tym samym zrównaliśmy się punktami z Góralem Żywiec i z drugim zespołem TES pod Beskidzie. Tak więc Skoczów na razie górą, no i oby tak było, żeby to piłkarstwo w Skoczowie się rozwijało. Natomiast czego im życzyć? No ja im przede wszystkim życzę, żeby poprawili sobie infrastrukturę tą piłkarską, no bo właśnie jest bardzo dużo, wiem, młodzieży w Skoczowie, ale z tym jednym boiskiem to jest zbyt mało na aktualne potrzeby tego klubu sportowego. Także Beskid do góry, będziemy Wam kibicować. No i nie chcielibyśmy się spotkać w klasie okręgowej przez najbliższe sezony. Jeszcze króciutko, panie prezesie, wiele ciepłych słów na niedawnym walnym zebraniu BOZPN powiedział pan na temat Podbeskidzia Bielsko-Biała. Klub całego regionu, rzeczywiście? Tak, ja uważam, że mamy się na kim wzorować. No, w końcu była Ekstraliga, teraz jest pierwsza liga, ale ta praca z młodzieżą, podobnie jak i w rekordzie bielskim w SMS-ie, ta praca w TS Podbeskidzie no jest bardzo mocna. Zresztą widać to po wynikach ilości drużyn młodzieżowych. My w naszym klubie małym wiejskim w Dankowicach prowadzimy taką politykę polegającą na tym, że najlepsi chłopcy od nas z klubu przechodzą po 2-3 latach szkolenia u nas w Dankowicach właśnie albo do SMS-u Rekord Bielsko-Biała, albo do SMS-u BBTS pod Beskidzie Bielsko-Biała. Ale nie ukrywam, że może w jakiejś perspektywie najbliższej pomiędzy Rekordem i BBTS-em pod Beskidzie nastąpi jakaś symbioza z naszym środowiskiem lokalnym w Dankowicach, gdyż może, co jest moim marzeniem i życzeniem, moglibyśmy otworzyć filię na poziomie gimnazjum, w której miejsce znaleźliby chłopcy z Dankowic i z sąsiednich miejscowości. Nie musieliby wówczas dojeżdżać do Bielska-Białej, tylko w Dankowicach by się uczyli i trenowali na fajnych obiektach w pasjonatach.